Siemano, tutaj Klusor i dzisiaj ponownie gramy w Beamed Drive. I co możecie pierwsze zauważyć, to dwie rzeczy. Jedna to, że mi się zmienił tutaj układ UI, a drugie no to, że jest skocznia. I mamy tutaj trochę samochodów. Teraz tak, mamy FPU Wydra, polski samochód, który został dodany do Beamed Drive. Oczywiście wszystkie tutaj auta, które są, to są albo auta z tej nowszej płatnej wersji Beamed Drive, albo moje konfiguracje tam z tyłu. Więc tak, no to jest FPU Wydra, to jest Autobello Stambecco, to jest Ibishu Vigeon, to jest Toliad Lansdale, to było jakieś SP Dun Kicker, to jest Ibishu Serenity, to jest Soliad Wendover, to jest Brukel Bastion, to jest oczywiście Schillier, Tograd QE, ten co wtedy wygrał zwykły wyścig botów i ten co go przerobiłem. A tutaj jest, tak jak wam mówiłem, że przerobię ten samochód, Civetta Scintilla, moja przerobiona, zobaczcie jaka piękna. No powiedzcie, że to jest jeden z piękniejszych samochodów, jaki widzieliście. Czemu z niego się tak dymi? No spoko. Wsiądźmy sobie najpierw do FPU Wydry. Nagrywanie zacznijmy tam dopiero pod koniec. I już tam coś, już silnik wybuchł, aha. Jakby to jest polski samochód, więc wiadomo się, czego się spodziewać po polskim samochodzie. Na pewno nie pięknego wyniku, ponieważ no wynik piękny no nie był. No i no jakby zobaczmy, gdzie doskoczył. 75. Do tego samochodzika możemy sobie zresetować i zobaczcie, jak on wygląda w środku. No, nie jest zbytnio jakiś zaskakującym. Lecz przejdźmy do Autobello Stambecco. Jestem ciekawy, jak się te moje samochody sprawdzą. I ja obstawiam, że wygra Scintilla, a potem na drugim miejscu będzie Brukel Bastion. O, właśnie wybuchł silnik i jest 150 chyba. Zobaczymy sobie na powtórce. Ale patrzcie, jaka klasa. Ale patrzcie, jaki brak klasy. No w środku to w tym samochodzie, nie licząc zniszczeń, to nawet bez zniszczeń nie jest jakoś ciekawie. 145. No nie jest to jakiś wynik dobry bardzo. Teraz Ibishu Vigeon. Potrafisz na pewno wysadzić swój silnik. No to na pewno. I jest gorszy niż Stambecco. W środku tego samochodu też nie jest jakoś pięknie. No po zniszczeniach dużo się nie zmieniło, szczerze. Patrzmy, ile tutaj było. 85 albo 7, nie, 80, tak mi się wydaje. Teraz pora na Soliad Lansdale. To jest nowy samochód bardzo, chyba najnowszy w grze, nie wiem. No na pewno jest szybszy niż tamte poprzednie, więc nagrywanko włączamy tutaj i leci, będzie 200. No i 250 nie było, ale chyba było 230. I znowu zapomniałem pokazać, jak wygląda ze środka. A, Klusor to.
Ale no można zobaczyć, w środku jest nawet fajny, no normalny. Czy to jest 230? To jest 210, 220, to jest 230. I tak, 230. I teraz, żeby nie było, że nie pokażę od środka tego SP Dunkikera, czy jak to już było, bo zapomniałem. No od środka jest nawet ciekawie. Chociaż no nie jest to na pewno samochód marzeń. Chyba jakiegoś jedynie fana offroadu. Ale głośny strasznie. Przycisz się. No. No i nie doskoczył daleko. Proszę, przestań hałasować w samochodzie! No i uderzyć nie uderzył. Teraz zobaczmy, gdzie doleciał. Tu jest 150, tu jest 160, chyba 170 czy 160? 160! Teraz Ibisu Serenity. Zobaczmy, jak wygląda od środka. Pięknie. Z tyłu może nie tak pięknie, a no chociaż bardziej jest piękne od zewnątrz, bo to jest jakiś luksury wersja. Jedziemy, zobaczmy na co stać ten samochód luksusowy. Dobra, zdążyłem w ostatniej chwili i teraz chyba 280. Ja hamuj, 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 nie, walniesz tutaj, nie. O, ała. Dobra, ale zobaczmy ile skoczył, bo to jest oczywiście tutaj cel, żeby wiedzieć ile skoczył. Jest 270. 275. Solid Wendover. Street Tuned wersja. Od środka, no jest ciekawie, jest ciekawie. I tutaj tak fajnie to wygląda. Chociaż ja preferuję taką kamerę. Już to coś zepsułem. 200, będzie 300? 280 chyba. Zhamuj! Walnie, nie walnie w samochód. Nie walnął, dobra. Zobaczmy za to, ile wyskoczył. 250 jest tu. 260, 270. 280. No już. Już niech mu będzie. Teraz ten Brooker Bastion, jak wygląda ze środka. Wow. No, nieźle. Nieźle. Przyznam, że nieźle. Ale te dźwięki, które wydaje, to brzmiały jakby były przyspieszone. Nie wiem, czy się coś twórcom Beam Engine popsuło. Dobra, jest grubo, 430 chyba. 420, 430. Jest tak, 430. No spoko. To jest ten samochód, to z innych odcinków powinniście wiedzieć, jak wygląda w środku, ale wam pokażę. W sensie nie z innych odcinków, tylko z innego odcinka. I widać ten Czekaj. Jeśli się tak popatrzę, to widzę tylko kawałek. Mogę sobie otworzyć drzwi. I co? I tych drzwi nie widać? Ej, Beam Engine, naprawcie to. Nie widać jakby kawałka tyłu samochodu nie widać. Ej, Beam Engine Drive, naprawcie to. Serio. Bo chyba w prawdziwym życiu to tak nie jest. Beam Engine realistyczny symulator. Jest
270 było, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Tu jest 250, tu jest 260, tu jest 270, 270. Zaliczamy. I ten samochód, jak wygląda właśnie Civetta Scintilla, ta moja ze środka. Ona ma klatkę. I ta klatka nie wygląda najgorzej. Bo tutaj tak wygląda licznik. I leci. 200. Co? Tak słabo? Nie, no ty, BMG, ty mi teraz mówisz, że zrobiłem taki samochód i on miał to wygrać, a będzie... Pewnie nawet w top 5 nie będzie, zgaduję. Bo teraz gdzieś po tym skoku powinna wam się wyświetlić tabela wyników, bo tak mam w planach to zmontować, chociaż nie wiem jeszcze jak to zmontuję. No więc zobaczymy. 200... 240 tylko? BeamNG! BeamNG, przestań! Czemu taki samochód tak mało skoczył? Przecież on jest taki szybki. Zobaczcie. Na piasku to on ewidentnie ma problemy. Patrzcie, jak on pod górkę szybko jedzie. A w dół to w ogóle jak będzie jechać? Bo on na prostej się rozpędza. Bo to jest jakby ten sam samochód, co wtedy sprawdzałem na odcinku Nowe BeamNG. Ten zielony, zielono-czarny, tylko przerobiony właśnie. Zobaczmy, jak z górki będzie jechać szybko. Bo też jestem ciekawy. No, na pewno nie przebije tego Hawkera Tornado. Dobra, więc róbmy jakiś fajny wypadek pod koniec. Ujujuj. Dobra, ja chcę to jeszcze raz zobaczyć, ale z pierwszej osoby. W ogóle zobaczcie tam na te kropki. Wpadłem w poślizg. Patrzcie na te kropki tutaj. Się zaświecają. Tylko tutaj nie chcę wyskoczyć. No i jedziemy! Oho! Oho! Śmierć gwarantowana. No, jeszcze lepiej niż wtedy. Więc widzowie, ja już się z wami żegnam.